Cześć. Z tej strony Maciej Sroczyński ze szkoły szachowej Szachmistrz z Kalisza. Witam cię na moim kanale. Mam nadzieję, że prezentowana tu wiedza jest dla ciebie użyteczna. Możesz wspomóc rozwój tego kanału poprzez zakup moich książek szachowych, poprzez wpłatę na Patronite. Miło mi będzie, jeżeli zrecenzujesz moją działalność szachową na moim Facebooku. Jeżeli podobają Ci się moje nagranie, zostaw komentarz, udostępnij to nagranie, subskrybuj kanał. Powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu na moim kanale. Moi drodzy, końcówka wakacji, sierpień, już, już niedługo do szkoły będziecie, przynajmniej niektórzy będą musieli iść, a niektórzy do pracy także tutaj zebrało mi się na wspominki i jeden z tutaj z moich kolegów z drużyny po pozdrawiam serdecznie Dawida Janaszaka podesłał mi zdjęcia z 2005 roku z międzynarodowego turnieju szachowego Konik Morski Rewala bardzo miło wspominam ten turniej, ponieważ nie tylko oczywiście graliśmy w szach, ale była znakomita pogoda. Pamiętam, że tam przez cały okres turnieju świeciło słońce, także mogliśmy korzystać po prostu z uro uroków Polskiego Morza. A nawet była tak dobra pogoda, że prze prze przedłużyliśmy sobie pobyt o kolejne tam kilka dni. Także bardzo miło wspominam. I to też był okres, gdzie grałem zdecydowanie więcej turniejów klasycznych, także po prostu wyjeżdżało się na 7 dni, no i grało się w szach klasyczne, tak było, no, jakieś, jakieś, powiedzmy, 15 lat temu. No, czasy się troszeczkę zmieniły, troszeczkę inne priorytety. No, teraz obecnie, no, bardziej trenuję, bardziej nastawiam się na tworzenie materiałów, zarówno książkowych, jak i multimedialnych. Zresztą sami widzicie, że ostatnią aktywność na kanale jest dosyć wysoka. No i, moi drodzy, na tym turnieju w Rywalu w 2005 roku miałem okazję grać z wieloma mocnymi zawodnikami. A tak mi się przypomniało, że jednym z tych takich mistrzów, na, który, który po prostu trafił na jednym, na którego trafiłem w jednej z rund, był słynny Krzysztof Acemont. Jeżeli nic wam to nazwisko nie mówi. To koniecznie zobaczcie sobie jedno z wcześniejszych moich nagrań dotyczących szachowych oszust, ponieważ Krzysztof Aysmond był taką bardzo znaną postacią, ale taki raczej w sposób negatywny. Dlaczego? Dotyczy to m.in. takiej słynnej sprawy z Polic, w której właśnie Krzysztof Aysmond został posądzony o to, że korzystał z programu Rybka. Był taką, taką osobą, która no, wykonywała po prostu no, główne linie rybki w praktycznie w każdej partii. Ta zgodność ruchu była mega, mega wysoka. Także Krzysztof Eismont, co trafił na jakiegoś mocnego zawodnika, czy to arcymistrza, czy mistrza międzynarodowego, po prostu go zmiatał z, z planszy. Tą sytuację opisywałem właśnie szerzej w tym nagraniu, także koniecznie sobie to zobacz. I ja, jak właśnie to opisywałem, to mi się przypomniało, że, że z tym z tym Krzysztofem Miejsmontem grałem. Tylko grałem parę lat wcześniej. Co zapamiętałem z tego pojedynku? Przede wszystkim zapamiętałem, że zawodnik był bardzo, bardzo nadpobudliwy, czyli praktycznie co ruch wychodził, z, opuszczał po prostu stanowisko szachowe, tak to mogę określić, czyli robił ruch, wychodził gdzieś tam się rozglądał, patrzył na inne deski. Bardzo często go w ogóle nie było przy desce. I co też mnie wkurzyło, pamiętam w tej partii, że mieliśmy tam pokoje bardzo blisko sali gry, także też czasami widziałem kątem oka, że on wychodzi sobie do, do pokoju. Ja wtedy nie zgłaszałem tego, tego sędziemu, a po prostu no, no, wydawało mi się, że, że tutaj wszystko będzie fair. Także postanowiłem jeszcze raz zajrzeć do tej partii, postanowiłem sprawdzić, czy Krzysztof Weismont, po prostu zwany również człowiekiem, rybką, a rybka to jest taki bardzo silnik szachowy, czy grał wtedy w tym 2005 roku w rywalu ze mną w sposób fair play i grał swoimi naturalnymi możliwościami, a nie możliwościami silnika. Także no, zobaczcie, jak, ten, jak ta partia przebiegała. Rozpocząłem od posunięcia d4, przeciwnik d5, c4, c6, skoczek c3, skoczek f6, e3. E6, także tutaj widzimy, że przeciwnik buduje taki, taki domek, jednocześnie zamyka sobie gońca. Także tutaj zadaniem czarnych w tych pozycjach jest po prostu wyciągnięcie tego gońca. Ten goniec bardzo często w tych pozycjach trafia na pole B7. Zaraz zresztą pokażę warianty z tym związane. Z kolei u mnie też takim czarną owcą tej pozycji jest goniec czarnopolowy, ponieważ no, został zamknięty i na tą chwilę nie może w tej pozycji wyjść. Następuje posunięcie skoczek F3, skoczek z B na D7 takie wyczekiwacze. Na co tutaj czekają czarne? Otóż czekają na to, aż goniec białopolowy wyjdzie. Jeżeli pójdzie na E2, czy pójdzie na D3, to dopiero wtedy następuje zbicie, tak? Nigdy czarne nie, nie zbijają pierwsze, no bo jakby to powiedzieć, białe wtedy nie stracą tempa. Gdyby tutaj białe też sobie czekały, i to, to była też taka ciekawa opcja, na przykład Hetman C2, to czarne oczywiście w tej pozycji nie biją, tylko też sobie czekają. Goniec D6. I dopiero jak goniec się ruszy, to D bije C4, goniec bije C4, B5, i po gońcu D3 tu widzimy, że za dużo figur, żeby ten białopolak wyszedł gdzieś na przykład na pole G4, jest to na razie niemożliwe. Także w klasycznym sposób gra się goniec B7 i próbuje dojść do posunięcia C5, żeby tego gońca białopolowego otworzyć. Także roszada, roszada, jakieś A3. Na razie to posunięcie C5 nie jest możliwe, bo spada pion na B5. Ale po posunięciu A6 jest takie też posunięcie B4. Także ten Hetman C2 taki fajny wariant, można powiedzieć, ponieważ jeżeli teraz czarne zagrają mało energicznie, no to białe po prostu zduszą je w tej pozycji. Także tutaj trzeba dochodzić albo do posunięcia A5, albo też myślę, że jedną z opcji jest, jest też granie posunięcia E5. No, żeby przede wszystkim tego gońca uwolnić, bo ten goniec jest w tej pozycji fatalny. Ja zagrałem posunięcie goniec na D3. Chcę oczywiście zrobić w tej pozycji roszadę krótką. D bije C4, goniec bije C4 i B5. Oczywiście w. Po to, żeby tego gońca na B7 uwolnić. Następuje goniec D3, Goniec B7 i tutaj główna linia to jest zagranie posunięcia E4. Można też, oczywiście, zagrać tak, jak ja zagrałem, ale to chyba jednak jest, to, było, to, to nie było najlepsza wersja tego, co E4 wydaje mi się zdecydowanie lepsze. Ja zagrałem posunięcie A4. No to mój przeciwnik A6, oczywiście z planem takim, żeby zagrać C5, ale żeby zagrać C5 z kolei musi zagrać też posunięcie B4 białe robią rozszadę, mój przeciwnik właśnie gra B4 i następuje posunięcie skoczek na E2 mogłem też iść wyżej czyli skoczek na E4, ale no czarne robią to samo, czyli C5 tutaj na przykład po wymianie, po wymianie hetman E2, żeby goniec nie zbił tutaj na, na czysto na polu F3, także hetman musi widzieć tego skoczka i po zbiciu, po zbicie, to wydaje mi się, że ta pozycja nadal dla czarnych jest bardzo dobra zobaczmy, że ta struktura pionowa jest rewelacyjna, no i w tym Momencie. Wydaje mi się, że jednak para gońców to nie jest jakiś wielki atut. Jesteśmy w końcówce, także tutaj słabość, tutaj słabość. To wygląda słabo. Także po B4 zagrałem skoczek E2 w dół i, i czarne doszły do tego, co mówiłem, czyli uwolniły swojego gońca. Goniec bardzo, działa, bardzo dobrze działa na przekątnej. Grozi między innymi, e, goniec bije na... F3 tak jak poprzednio, białe grają posunięcie, skoczek G3, goniec na E7 I ja też sobie to sprawdzałem właśnie z silnikiem Rybka, który wtedy był najbardziej popularnym silnikiem i sprawdzałem czy, czy Krzysztof Acemont w tej konkretnej partii grał cały czas pierwsze linie, otóż goniec E7 nie jest pierwszą linią, goniec D6 to jest pierwsza linia, po skoczku G3 zagrałem Hetman E2, Pierwszą linią też nie było posunięcie h także widać, że zawodnik gra bardzo aktywnie, odważnie można powiedzieć. No, gdybym na przykład dopuścił przeciwnika do ruchu H4 to by było raczej niedobrze dla mnie, bo po gońcu D2H4, skoczek H1 no to w ogóle jest tragedia i czarne tutaj stoją rewelacyjnie. Także na H5 musiałem się zrewanżować posunięciem H4 i obie strony mają placówki, czyli tak Krzysztof smąd skoczek G4, a ja w tej partii skoczek na skoczek na G5. Także zobaczymy, kto, kto, kto przejmie w tej pozycji inicjatywę skoczek G4 właśnie zaczął poszło skoczek E4, lepszą opcją było jednak z mojej strony goniec D2. Po skoczku, G4, po skoczku E4 dostałem tak, taką ripostę, także chyba tego po prostu w partii nie widziałem. Po C4 oczywiście zbić nie mogę, no bo zostaję bez figury i z przegraną pozycją, także C4 mnie z pewnością zaskoczyło. Zagrałem posunięcie goniec na C2, pierwsza linia ze strony jest monta hetman C7, tutaj grożą między innymi jakieś takie motywy na H2, Czyli na przykład przepędzenie skoczka. Jak skoczek by sobie gdzieś odszedł, to jest walnięcie na F3 i na końcu tutaj bardzo nieprzyjemny Hetman H2. Także G3 mnie to zabezpieczyło. Pierwszą linią nie, nie było również wieża C8. Pierwszą linią było skoczek z D na F6. Ja zagrałem posunięcie A5 po wieży C8 z myślą taką, że być może tutaj wyciągnę sobie gońca na pole A4. To myślę, że było całkiem niezłe. Hetman C6 też nie było pierwszą linią. Tutaj pierwszą linią było posunięcie z kolei F6. Takie no, mniej naturalne. No zresztą jak się bada w ogóle sprawę czy grasz z silnikiem szachowym, czy z człowiekiem, no to trzeba raczej, człowiek szuka jednak logicznych rozwiązań. Takich posunięć, które są w, jakoś, w jakiś sposób zgodne z planem, są w miarę proste, a jednocześnie skuteczne. Takie ruchy w stylu F6, no widać, że to jest takie raczej komputerowe posunięcie, no bo jest sporo słabości, jest też w tym ruchu, no też spora, spora doza ryzyka, tak. Komputer się nie boi, komputer się nie lęka, komputer zawsze gra ze swoją brutalną siłą w sposób stały, także tutaj F6 nie nastąpiło, nastąpiło posunięcie Hetman C6, logiczne ustawić Hetmana i Gońca i działać tutaj na, może na przekątnej. Poszła wieża D1, roszada ze strony Ace myślę, że rozwiązanie dobre, H5 nie jest jakimś tam wielkim osłabieniem tej pozycji. Ja zagrałem teraz posunięcie goniec D2 i Eismont zagrał ruch F5. To również nie była pierwsza linia. Najlepsze według silnika rybki było posunięcie B3, żeby tego gońca tutaj zamknąć. Dopiero zagrać posunięcie F5, na co i tak trzeba grać posunięcie D5. Tak było zresztą też w partii. Także jakby to powiedzieć, no Eismont zrobił to, co silnik, ale nie zagrał posunięcia B3, także myślę, że tutaj wszystko OK. Zagrał od razu posunięcie F5. No i tutaj widzimy, że no co, no wyboru nie mam, tak? Jeżeli zagram skoczek na G5, no to przegrywam. No bo goniec bija jeżeli zagram Hetman, bicie Skoczka, no to Mat na G2, albo Mat na H1. A jeżeli zbiję sobie to Pionkiem, to też mogę poddać tą partię, bo jest strata figury i przegrana pozycja. Także D5 w zasadzie w tej pozycji jest wymuszone. Gdyby przeciwnik na przykład zbił to Hetmanem, to nadziewa się na atak z odsłony, goniec bije na B4. Także tutaj, tutaj jest OK. Także musiał bić to ace mont Pionkiem, i tak też zrobił. Także E bije D5 i Skoczek poszedł na ładną blokadę. D, skoczek D4. Hetman G6 to była pierwsza linia, skoczek G5, B3, dopiero teraz. Goniec na B1, nastąpiło zbicie, zbicie i teraz nastąpił ruch skoczek na C5. Jeżeli hetman by tutaj zbił, no to były widełeczki po skoczku na E6. I też na, taki, na tego typu ruchach bardzo często można przeciwnika... Jak w jaki sposób złapać, czy on, czy on gra tym silnikiem, czy nie gra? Ponieważ za chwilę po ruchu, goniec B4 najlepszą opcją okazuje się, że jest właśnie Hetman G5. Także to może być zaskakująca. Według rybki, goniec bije, wieża bije, skoczek S6 łapie na widełkach, i po Hetman S7 po prostu rybka tutaj stwierdza. Że białe za bardzo nie mają co grać w tej pozycji, a czarne naprawdę tutaj mają spory, spory cuk i mogą atakować w stronę króla. Na przykład jakieś posunięcie. Hetman F6 z motywem H4, tu widzimy tą przekątną też mega groźną. Skoczek też na E5 i skoczek na F3, także dużo, dużo gruźb. No, raczej człowiek to oceni tak, no dobra, jestem bez jakości, jakaś tam aktywność jest, ale po co ryzykować? Także tutaj AceMont nie ryzykuje, po gońcu B4 po prostu nie nadziewa się na te widełki, gra posunięcie wieża F7. Ja zbiłem, żeby skoczek się tu czasami nie przypałętał na E4, ta pozycja też mi się nie podobała. Czyli bicie bicie. I zagrałem posunięcia Hetman F3, żeby usiąść na tym pionku. Także mi się wydaje, że jakąś tam rekompensatę mam. Goniec został przymknięty, jestem bez pionka, ale najprawdopodobniej na polu F5 odbiję poszło hetman na D6 i tutaj znowu silnik wskazywał, żeby bić na G5. Dać sobie zrobić te widełki, ale ta pozycja według niego jest bardzo, bardzo dobra, bez jakości ale no. Po prostu z przewagą, z przewagą koloru czarnego. Może jakieś posunięcie D4 otworzyć gońca za chwilę. Także Hetman F3, Hetman D6, acemont na to nie poszedł. Ja zagrałem dobrze. Pierwsza linia Hetman F4. No i myślę, że gdyby to przeciwnik zbił, no to czułbym się do tej pozycji już bardzo, bardzo dobrze. Ciężko, ciężko to w jakiś sposób przebijać czarnym kolorem. Także tak nie poszło. Skoczek E5, tu odbiłem pionka. Skoczek bije F5. Hetman C7. I G6 No nie było to najlepsze rozwiązanie Wydawało mi się, że, że będzie dobrze po tym ruchu Wyglądało to bardzo przyjemnie G6 z jakimiś tam możliwościami W przyszłości stanięcia hetmanem tu i tu To było moje już marzenie Według silnika najlepsza była wieża A4 No bardzo oryginalny manewr Po to, żeby postawić wieżę na B4 I jakoś tutaj spróbować pograć po tej linii No ja zagrałem posunięcie G6 Wieża na F6 E4 Debije na E4. Lepsza według silnika była opcja C3. Także znowu tutaj AceMont nie gra pierwszej linii rybki. Debije na E4. Goniec bije na E4. Skoczek bije na G6. Ja wymieniłem Hetmanę. Wieża zbiła na C7 i zagrałem wieżę na D8. No także tak podsumowując, cały czas jestem bez pionka, ale no co tutaj mogę? No, mogę? Mogę jakoś przeciwnika troszeczkę na aktywności zmylić. Zagrałem wieża D8, lepsza opcja to było goniec B7, wieża B7, skoczek D6, aktywnie widełeczki na wieżę oraz na pionka C4. Jeżeli to przeciwnik broni, to ja gram sobie posunięcie skoczek E8 i mam teraz jawiam widełeczki. Gdyby na przykład po skoczku D6 nastąpiła inna opcja, czyli wieża B4, to skoczek się wraca, wieża na E6 i tu znowu będą fajne motywy. Teraz mogę dać szacha. Król nie może iść na F7, bo jeżeli król pójdzie na F7, to jest szach tutaj i znowu są widełeczki. Także po szachu musi grać posunięcie. Skoczek na F8 i myślę, że tutaj miałem całkiem niezłe szanse, żeby tą pozycję wyratować. No, ważne by było, żeby tego pionka jakoś wystopować, a skoczek właśnie to robi doskonale. Może jakieś F3 w tej pozycji. I za chwilę przejść do jakiegoś konkretnego ataku typu wieża C1 na tego pionka, albo wieża na C8. Także wieża D8 poszło. Król poszedł na H7. No oczywiście, przeciwnik jak pójdzie na F7, no to znowu dostanie widełki, tym razem na polu D6. Także wybór H7 nie dziwi. Ja zbiłem, zbicie, i tu zagrałem posunięcie skoczek E3. Przeciwnik skoczek na E5. Lepszą opcją też tutaj Ejsmont nie zagrał pierwszej linii rybki, lepszą opcją było C3, BC i wieża C6 i pionek staje się naprawdę tutaj pionkiem groźnym, a być może nawet pionkiem wygrywającym. Po skoczku E5 wieża D5, wieża E6 i wieża A na D1. I tutaj dziwię sam się sobie, że no nie zagrałem posunięcia F4, żeby jednak zlikwidować tego bardzo groźnego pionka, także zobaczcie, że po F4 skoczek musi odejść. I ja wtedy konsumuję tego pioneczka i myślę, że ta pozycja jest koło równości. Ciężko będzie tego tutaj skoczka tak przegonić. Przede wszystkim tutaj też grozi jakiś szach. Także myślę, że, że tutaj tą pozycję powinienem zremisować. Zagrałem słaby ruch wieża A na D1. Wydaje się, że logiczne wyprowadzam wieżę na otwartą linię, ale tutaj nic konkretnego nie ma. Tutaj trzeba po prostu redukować pionki. Jak najmniej pionków jestem stroną, która walczy o remis. I tutaj bardzo dobrze odpowiedział AceMont wieża B5, to pierwsza linia. I z kolei ja się nie popisałem, ponieważ no nie wiem, czy to jakiś niedoczas, czy coś, ja to zbiłem, ale ta pozycja po zbiciu po prostu jest już przegrana. Także była szansa, czyli oddałem gdzieś tam pionka w debiucie. Później goniłem, 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 wydawało się, że dogonię a to przeciwnik mi uciekł. Powierza B5, b 5 ten pianek nie stanowi żadnego problemu, a te pionki tutaj dojdą do końca. I zobaczmy tą końcówkę partii. Wieża D5. Przeciwnik jedzie. Skoczek D1 nie utrzymam tej pozycji. Skoczek nie ma szans, żeby tą pozycję utrzymać. Skoczek D3 między innymi z takimi groźbami jak skoczek bije B2, skoczek bije B2 i C3. I te, tutaj tak, ta armada tych pionków po prostu dojedzie. Nie wiem po co zagrałem A6, po prostu pionka dodałem. Dziwne posunięcie. Wieża A6, król G2. Poszło C3, i tutaj jeszcze liczyłem na coś, na coś w tym stylu, że oddam skoczka, czyli bicie, przepchnięcie, oddam skoczka, przeciwnik bierze skoczka, i mam taką końcóweczkę, ale ta końcówka jest również przegrana. Zobaczmy, jak to Ace Mount realizował. W tego typu końcówkach, oczywiście, zasada jest taka, żeby zredukować jak najwięcej pionków, czyli pionka za pionka chciałbym wymienić, i pionka za pionka chciałbym też wymienić. Przy czym, oczywiście, przeciwnik wystarczy, że jeden pionek mu zostanie, i ta pozycja powinna być wygrana. Najlepiej, żeby to nie był pionek bandowy. Także G4 było uważam, że dobre z mojej strony. Po król H6 zagrałem F3. Skoczek C4, król 3. Tutaj nastąpiła wymiana, i to jest wygrana przeciwnika. Ten pionek ma wygrać partię. Oczywiście, najpierw trzeba zdobyć tego pionka B. W ten sposób tracę teraz tego pionka. Nie mam jak go bronić. Wydaje mi się, że też słabe było z mojej strony G5. Nie należało tego posunięcia zagrać. Raczej bym grał na dzisiaj. Na dzień dzisiejszy zagrałbym coś w stylu wieża na D6. Też raczej to, ta, ta pozycja jest, to jest tylko kwestia czasu i przegrywam to. Także G5. Krusie się wmontował, no, marzeniem oczywiście byłoby zagrać wieża D8, wieża H8 i wygrać. Także wieża D3 z groźbą mata, ale oczywiście po wieży F5, tracę pionka. I tutaj w tym momencie zrobiliśmy jeszcze kilka ruchów i no pionek G po prostu daje wygraną. Także odpowiadając na, na, na pytanie, Acemont z pewnością ze mną grał uczciwie, grał swoimi siłami, także pokazuje to, że zawodnik ma, miał ogromny potencjał no i tym, tym właśnie swoim wybrykiem, który zrobił podczas turniejów w Policach, no zaprzepaścił swoją karierę szachową. Także pamiętajcie, nigdy nie idźcie tą drogą, to jest droga ku klęsce, a... Pamiętajmy również, że no, no prędzej czy później zawodnik zostanie złapany, przyznał się do winy, później się wszystkiego wyparł, ale jego kariera się skończyła. Także moi drodzy, dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego nagrania, subskrybujcie kanał, komentujcie, udostępniajcie i życzę wszystkim powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.